się wdupcyć chyba. Właśnie już tak patrzę, widzę ten samolot, tak o kurde bele. O kurde bele! Ale próbowałem! Ale no. HSW City MK. Muszę powiedzieć, MK, że jest to jedna z nielicznych map przetransferowana z PS5. Ja! Wow. Ciekawe, czy czym się różni. Jest. Ale ja ostatnio słyszałem jakiś clickbaitarski ten artykuł. PS5 i Hogwarts Legacy uratowało europejski rynek. W jaki sposób? Właśnie nie wiem, bo po prostu się sprzedało, bo nie wiem, bo to były jedyne produkty, które wtedy by miały premier. Nie wiem, no nie wiem, według gry online. Według gry online takie rzeczy się dzieją, ale dobrze. Ciekawie. Tak, tak. Bo to tylko wiadomo, że tylko rynki azjatyckie, afrykańskie i amerykańskie. Europejskie się nie liczą. Ej! Przepraszam, hamulce! Ziomek, no po to hamujesz, no! A już Shepard zaczął mieć dobry humor, a ty takie rzeczy robisz. Dobry humor, no ich. No i chuj, no. O kurczę, pieczone. O cholera! Jakkolwiek szczerze. Ty, ja się tutaj wydupiłem bardzo mocno. Aha. Dobrze, tam. Nie wiem, czy to się opłacało w ogóle. Można było jak człowiek pojechać. No tak! Nie, to jest jakiś. Bo to jest w ogóle. Ten rekord świata to jest 1,56 na chyba jedno krążenie? Mhm. To prawda. World record. No to co, pobijamy? Ta, no dawaj. Bez problemu. Okej. Okay. Potrzymaj mi oranżadę. Potrzymaj mi. O! Hogaty! Tu trzeba. Tak zrobić, się zryspieszyć. Tak, ale... Chłopie! No, ja niestety zrobiłem taką rzecz, że sobie przyhamowałem trochę. Ja też przyhamowałem, tylko ty mnie przyhamowałeś, typie. No, pomyślałem, że będzie... Zbycie, kurde, smato wysrało. No, ale już mnie wcześniej przyhamowałeś. No. Jajco. Okej. Okay. O, fuck. Nie, no. Wyszedł Michałek i straciłeś ten swój pazur. Nie, no przecież wygrałem poprzednie tego face-to-face'a. Aha, tam gdzie wyszedł Michałek. Tak, bo tak, no, tak grałem dobrze, że aż musiał wyjść. Teraz piszę tylko na privie. O, mogę wbić, musiał już się skończył face-to-face. Tak, tak już się skończył face-to-face, bo nie chcę grać z Shepardem. Już było parę takich, już jest, nawet o, było. O kurczę, ty! Michałek miał dość, on nie wytrzymał. Chciałem, że przelecę nad tym. Nie, ja byłem drugi i wiedziałem, że nie przelecę. Nie straj żarem, no, kolego. No ty jesteś mądrzejszy po prostu. To prawda. Wiesz. To prawda. O właśnie, no właśnie, no to był przykład takiego. Tak Waldusiu się go. Dobra, teraz na World Record jedziemy, dawaj. World Trade Center. Co? Nie! Czemu ty, Szepardzik? No a co z tym? O takich rzeczach mówisz. Nie mów tak. Jak synchronicznie. No, niestety. Nie mogę się zdecydować, do przodu czy do tyłu. Więc po prostu wypadłeś. Tak. W momencie, jak trzeba było do przodu, dałem do tyłu. W momencie, tak jak jest. Trzeba było do tyłu, dałem do przodu. Tak jest. O, i tutaj na przykład ktoś nie potrafił hamować i po prostu mnie wydupił. Wydupcył. Kto to był? Nie wiem, jakiś różowy. No tak, trzy. No tak, trzy. O nie, okrążenie, jak to? Pierwszego jeszcze nie zrobił? Ej, no nie, bo ja się wywaliłem na jednym punkcie i musiałem się pół mapy cofać, żeby się rozpędzić. No to na przyszłość nie polecam. To na przyszłość tego nie rób. Pozdro. O, udało się rozpędzić kolejne. Pezdre. Dobra, na to. Hoga, ty wiesz, na co mnie na ostatnio naszła ochota? Żeby sobie w Morrowinda. Sorry, mogę przyjechać teraz do Krakowa. Dokąd? Gdzie? Do Krakowa. Jeszcze nie, kolego złoty. Jeszcze nie. No, już wiem, że się odwiedzisz z moim samochodem i prawej jazdy. O, nie trafiłem w punkt, rozumiesz to? Przeleciałem punkt. Właśnie ten. Czyli jednak Shepard ale to nie był, ale to nie był ten, co ty mówiłeś. No to był obok. Nie, tutaj dopiero to jest, ale to tam jest. No co miałeś powiedzieć, bo czekam. Żebym w Morrowind kasę pograł. Ja bym zagrał w Morrowind, ale
kurczę, zagrałbym też tego, Skywind, czy jak to się tam nazywa. A, że tam zrobili na silniku, tak? No, bym zagrał odświeżonego właśnie Morrowinda. Są chyba jakieś te HD, jak, nie mody, właśnie gdzieś widziałem, że chyba jest HD. Przeróbka, no, remake. Remaster, tfu. Okej, przelecę. No nie sraj żarem, nie przelecisz, no. To było pytanie. Aha. Puszczone tak weter. No właśnie, no dlatego ci odpowiedziałem, nie sraj żarem. Aha, ale to nie było do ciebie. Ale ja ci odpowiedziałem, no bo ja skoro weter, ja to każdy może. Ale to mnie interesuje. Ale Piotruś. Mnie interesuje. Ale mnie nie interesuje, Piotruś. Aha, czyli specjalnie zrobiłeś teraz zmiękczenie mojej nazwy, tak, żeby tak odbić za twoją. Tak. Chociaż sam wcześniej powiedziałeś, że tak cię nazywać, no nieźle. Tak. To jesteś jednak hamem. Dobra, dobra, robimy world record, teraz już stop, już lecimy teraz na pełnym wół. Diabol, kumasz, że był gość, który się dzisiaj do mnie sprół, jakie bardzo złe rzeczy robię na Robloxiku, na serwerze PCD, nie? Z ciemniutkim. Chociaż przez cały ten odcinek mówiliśmy, i to dosłownie od pierwszej minuty, że robimy to wszystko dlatego, że jesteśmy na zamkniętym, prywatnym serwerze, na którym nie ma kompletnie nikogo innego poza nami. Hej. A gość się tak tam sprół do tego. Później ktoś mu to napisał w końcu, on nie ma czegoś takiego jak prywatny serwer. I tyle. Koniec. Widzisz, to jest nie istnieje. Koniec dyskusji. Nie istnieje. No koniec. Nie istnieje. Co z tego, że właśnie na takim byliśmy? No nie istnieje i koniec. Pan powiedział i macie... Pan powiedział, zwyzywał na 3 akapity od hamów, zwyzywał. Ta, no. No, ale tutaj... poprzez takie akcje skłaniacie tych biednych ludzi, żeby oni potem robili to samo. Stary, na serwerach ale... nieprywatnych. Tak, i to jest ten sam gość, co wcześniej dostał w ogóle bloka za właśnie pisanie takich durnot już. To jest dosłownie ten sam, tylko na nowym koncie. Wszystko napisane w ten sam sposób, wiesz, ta sama maniera. W pisaniu, te same brak rozumienia argumentów, które się podaje. Ten sam. Konto założone 5 minut wcześniej. O, to by się spodziewał. Byle się przywalić do niczego, tak naprawdę. Ale tego niczego nie będzie zostać. Niczego. Jak się pisze Nicze? No i ty zychy, No dzięki. Nie ma sprawy. Myślałem, że my i... Syzy ego. Ego. Niczego. Ego to było top tam chyba. Nie sraj żarem, dolecisz. Ostatnio widziałem, w ogóle ponoć jest fajny burger w Krakowie, u Rudego. Widziałem. Taki kraftowy to Cezar otworzył? Burger. A więc widziałem u naszego ulubionego streamera z Krakowa, IRL. A tego? Co został ostatnio unbn? A jeszcze jak. Już nie na kiku? Ojej. Aha, downhill ass. Także, dlaczego dostał bana? Ha, bo przecież tylko napisał Rekin. Napisał praktycznie banable permujące słowo, żebym ja je przeczytał. Haha, ale śmieszne i dostał, ale nie wiem dlaczego. I się jeszcze popłakał, że. Ja tam, nie wiem, no dlaczego przecież to. A to jest jak pewna. A nieważne, już chciałem tutaj nawiązać. No i karma wróciła, Jabol, za tę próbę. Wróciła z zawrotną prędkością. No, 3 na godzinę mniej więcej. Liczyłem w pamięci. Hasz! Dobra, let's go. O, z cholera, o, ale tu poleciał chłopak. Ty, ale, o, wygrał, ale zrobił, ale ledwo, zrobiłem, ładnie, no, ładnie, ładnie. Tam już powiem ci, gorąco się zrobiło, co? No, prawda. Ale śmieszna w ogóle. Dobra, ale popisuwa zrobiona, udało się, więc git. Tak. Już jestem... Co jesteś? Content? Zadowolony. Ukontentowany, dokładnie. Ukontentowany. Tak nie robimy, tak nie robimy. Nie. Tak nie robimy. Przepraszam. Bardzo niemiło. No. To, no. O! Co
Tutaj też bardzo niemiło, stary. Wypadłem. Bardzo niemiło, no. Myślisz, że ja nie wypadłem? Ty, a da się wrócić? Nie. Da się, bo się wróciłem. Da się? Wróciłem. A kurwa, nie wróciłem jednak. A jednak przeleciał. Cała reszta darmo zjadów już przejechała. Kurde bele male. Ja pierdolę. Się spodziewać. No i darmo zjady bambola, kurcze. Ale z ciebie bambik. Nie ma spodowo. Czemu? Bambel, co jest? Co jest? Co tam robisz? Co jest? Co jest? Co jest? Ja walczę sam ze sobą, żeby dojechać do mety. Walka z cieniem, rozumiem. O, 400. Ciężka sprawa. Najgorzej. Jak w ogóle oceniasz trudność tych przejazdów w porównaniu do oglądania, a do samemu jak musisz przejechać? Jest trudno. No właśnie. Ale tak szczerze, na filmikach wydaje się to prostsze, nie? No tak. To jest najlepsze w tym. To jest tak samo, wiesz, jak za każdym razem na przykład, wiesz, jak twój stary ogląda czy coś. Ale bym tak to strzelił. Ale bym to strzelił. No właśnie, no nie. Albo jak na tej, na przykład jak na ściance, jak sobie idzie i tak ktoś wychodzi jakąś tam ściankę, że nie, no przecież proste, wygląda na proste i tak. Potem ty idziesz tak, no nie jest. No ale to tak zawsze jest, bo mówię, no jak człowiek sobie ogląda tylko, to on jest całkowicie inny, ma poziom skupienia przede wszystkim i może zwracać uwagę na inne rzeczy, więc dla niego takim podstawowym jakby motywem jest to, że już dobrze jedziesz w miarę, a on by jeszcze lepiej pojechał po prostu, nie? A to już jest takie, wcale ty byś nie musiał jechać nawet na tym poziomie, nie? Dobra. Wcale to nie jest poziom, na którym byś jechał. A jeszcze, jeżeli chodzi o odzywanie się i jazdę, no, to jest właśnie druga sprawa, bo mamy takiego... Mamy paru takich. Mamy bebola, który nagle ucichł, kiedy stara się przejechać mapę, bo tak faktycznie wygląda. Szczególnie jak masz elementy, z którymi sobie ciężej jest poradzić i chcesz się bardziej skupić, no to musisz tak chwilę... Statyści. Musisz sobie... Nie. Musisz się skupić, po prostu. No tak. Ja na przykład teraz, wiesz, gadam, coś tam sobie chcę powiedzieć. Ja na przykład tracę trochę skupienia i też zaczynam trochę tracić, między innymi właśnie przez to, że człowiek gada i się nie skupia tak na jeździe. No tak, dlatego Bombel, co tam? Mów. Co tam musiałeś słuchać? Jak życie? No właśnie. Nowego gracza GTA, który wchodzi nagle na takie gierki. Tak jest. Ja tu nie wiem, gdzie jechać. No właśnie, that's the point. O kurcze, pieczone. Ty, ale ja mogę potem w kogoś wlecieć tu? A bo są dwa okrążenia. No najlepiej tak, a ty nie jesteś pierwszy, nie? Nie, Proszę? Czy ty tu przejechałeś? No, do punktu, nie wiem jak cię odpowiedzieć na to pytanie. No, po prostu jedziesz z punktu do punktu. Masz wszystko ładnie oznaczone tak naprawdę. Tak? Tak. Ciężko się pomylić, no. No masz nawet strzałeczki. O, mówisz samolotem chłopa jadącego się wdupcyć chyba. Właśnie już tak widzę ten samolot, tak, o kurde bele. O kurde bele! Ale próbowałem. I was trying. Ale to nic nie zrobiłem, nie? Nie. Kurde, szkoda. Kompletnie nic. Nawet nie drasnąłem. Ale fajerwerki. No, przynajmniej. Także... Przynajmniej próbowałem, nikt mi nie odbierze. Tak, to prawda. Była podjęta. Widzisz, ja mam swoją rzecz, którą próbowałem i zrobiłem. Shepard swoją rzecz. A no. Ja co, jedzie cicho ciemny tam z przodu. Bo, także. Jeszcze. Jak cicho ciemny? Dobra. Jak cicho ciemny? Kurczę, może z Bebokiem pogadasz. Halo, Bebok. Jak tam u żony? Zdrowa? Bombel, to do ciebie jak coś. No właśnie, bo Bombel chyba nie ogarnął. Bombel, halo! Było pytanie do ciebie. Nie ma żony! Bombel, musisz pytać, jak to? Jeszcze nie ma, kurczę. O Jezu! No. A babcia się nie pyta? A babcia się nie pyta tam? Nie, no, a ile, czekaj, ile ty masz lat? Jako żona.
Jezus Maria, wow. Święta Nazareńska. A co ty, czekaj, ile ty masz, ile ty masz lat, ile masz lat, ile masz lat? Pierwszy. 18 zaraz, blicy. 18? A, ty jeszcze nie możesz, dobra, to nieważne. Znaczy możesz, ale to zgodą rodziców. Czaisz? Mama no tak. Przychodzi, podpisuje. No mógłbym mieć żonę, ale za zgodą, nie no, no tak, no mógłbym mieć żonę. Mógłbym mieć? Tak, ale za zgodą rodziców, tak, bo od 15 czy 16 roku życia możesz, ten, tylko za zgodą rodziców, tak. Dzień dobry, jestem Bomber, mam 18 lat. Czy nawet 15. No tylko tak, i potrzebujesz podpisu od rodziców. Mama mi pozwoli, tak, po tobie czy po twoim starym? Jakby i to, dalej. Także wszystkie panie wiecie, gdzie się zgłaszać. Wink, wink. Tak, tak, no. Discord to... Mój Discord to... Jabol to ziomal, tak. Jaki jest Discord? A za 10 lat, kiedy się ożenisz w końcu hajtasz z tą to my, jedyną to osobą, my, to my to tutaj... To numer Discorda po prostu. Tak, dokładnie, a za 10 lat, jak już będziesz miał, to my ci wtedy wyślemy na twój ślub właśnie ten fragment tego filmu. Jak próbowałeś tak szukać, no. Dobrze, wszyscy zobaczą. Dobra, Bombel, jak będziesz się żenił, to... Jak potrzebujesz kilku tych takich wujków gdzieś tam siedzących... Ta, to my, to my, to my, ta, to my, ta, to my. O, wujkowie z Ameryki, dobra. Nie, to my jesteśmy tymi wujkami typu... ja nie zrobię, trzymaj mi... ksok. Shepard, to ten akurat nie już... Nawalony w trzy dupy. Ja jestem... Nieprawda, nieprawda, ja zawsze... Przepraszam. Przepraszam. To jest ten wujek, który ci zacznie ciekawe historie opowiadać. O tak, o to tak, to prawda. On jest przed 12 i może pić. To prawda. Nie, ale o to chodzi... Nie, nieprawda. Ja na wszystkich ostatnich ślubach i weselach, których byłem, to albo byłem świadkiem, albo... Nie, bardzo dobrze się bawiłem. A smakował rosół? Rosół? Nie, wspaniały był. No, zajebisty jaki jest rosół. Jaki rosół? Właśnie sobie pomyślałem, że jakbym szedł na jakiś ślub, no. To musiałbym nie! Chyba menu inne brać. Fuck. No, mogłoby tak być. Mogłoby tak być, albo no, po prostu, tak. Albo po prostu odmawiałbyś. Powiedziałbyś, no, nie, dziękuję. To, wiesz, siedziałbym cały wieczór o pustym żołądku. Ale nie, no, no czy... Ja mówię o jedzeniu samym. No to ja oczywiście, że ja, no bo wiem, że tego drugiego to nawet wiesz. Wiesz, ale nie, ale tak zupełnie szczerze, ale tak zupełnie szczerze, na przykład jak przychodzisz sobie na poprawinki, na drugi dzień... Czasem jest menu wegetariańskie, to może tak. Że to mogłoby być też... Wegańskie, wegetariańskie, bezglutenowe, no, dużo takich jest. Więc może w ten sposób. Ja pamiętam jak, właśnie jak byłem ostatni na weselu u Paksa, no to jak na poprawinki jak przychodzisz, tak już trochę... Zmarnowany, że tak chujmy. Zmarnowany. No to jedzenie z wczoraj. Nie, 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 nie o to chodzi, że właśnie dostajesz świeżutki rosu. Boże, jak to tak ratuje życie, Jezus wie. Maria. No człowiek jest po prostu na innej planecie już wtedy, w sensie jest tak ci dobrze w tym nieszczęściu całym, które cię otacza. No tak wlewasz ten ciepły rosołek, ja pamiętam, smaczny. Ja pamiętam, że właśnie, że ten, że miałem przez chwilę taki pomysł, że... O coś tam chodziło, tylko nie pamiętam już o co, ale miałem takie, że nie chciałem z dużo, jakby w jakikolwiek sposób spożywać trunków wyskokowych, a Pak wtedy mnie przekonał takim, nie no, na moim ślubie, na moim weselu, nie? No, no i, no i przekonał, no i przekonał, no co mam powiedzieć, miałem takie, no fakt, w sumie wesele ma się, fajnie by było, jak się miało jedno w życiu, no tak, więc... No, i to nie jest skrajne, w sensie ogólnie jestem za tym, żeby ludzie, fajnie by było takiej utopii żyć. Dlatego, że dziękuję.